jest taka obietnica i brzmi ona w ten sposób: pamiętaj o Bogu na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. To, że o Nim pamiętasz, wystarczy, aby twoje ścieżki były prostowane. To, że masz w swojej pamięci to, co On powiedział. I sposób mieć w pamięci, realnie w pamięci to, co On powiedział. I nie poruszać się w tą stronę. Nikt tak nie może robić. Ludzie, którzy odchodzą od prawideł Bożych, oni to wypierają. To, co w nich zostało złożone przez prawdę Bożą. Wypierają. Ale kiedy nie wypierasz, to za tym pójdziesz. Wiesz, dlaczego ludzie wypierają? Bo prawda Boża jest jak przeszkoda w środku. Trzeba by się przez nią przedrzeć, a nikt przedzierać się nie będzie, więc ją spycha. Ale kiedy nie zepchniesz, kiedy masz w swojej pamięci Boga, to ty będziesz szedł tak, jak masz w swojej pamięci. I Słowo Boże mówi, że wtedy będą ścieżki twoje prostowane. To znaczy, że to jest obietnica warunkowa. Jeżeli tak będziesz miał, jeżeli nie będziesz o Nim zapominał, jeżeli to, co On mówi, jest dla ciebie najistotniejsze, to twoje ścieżki będą prostowane. One muszą być prostowane. Muszą być wyprostowane. Muszą. Dlatego, że będziesz jak generator mocy. Będziesz szedł, a ścieżki będą prostowane. To nie oznacza, że wszystko będzie zachowane, ale oznacza, że droga twoja będzie wyprostowana. Jak będziesz dziś się modlił, to tak na to patrz. Powiedz: Panie Boże, ja pamiętam o wszystkim, co do mnie powiedziałeś. Ja jestem świadomy tego wszystkiego, co złożyłeś we mnie. Ja jestem człowiekiem świadomym. Ja nigdy nie będę spychał twoich prawd w takie miejsce, żeby ich nie widzieć. Ja chcę widzieć twoje prawdy. Mów za Dawidem dzisiaj: Boże, naucz mnie dróg twoich. Naucz mnie dróg twoich. To jest w twoim duchu. Jesteś w stanie być człowiekiem, który cały czas będzie funkcjonował, pamiętając o Bogu. Nie pamiętając jedynie, że On jest, ale mając z Nim przez tą pamięć głęboką relację. Tak teraz rób. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, który jesteś wieczny. Ojcze, którego Słowo jest wieczne. Potężny, wielki, Jahwe. Ty, który jesteś Ojcem Jezusa. Wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Ojcze w niebie. Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś, że jeśli Jezus będzie wywyższony, to wszystkich do siebie pociągnie. Jezus, Ty jesteś wywyższony w nas. My podnieśliśmy Ciebie, Jezus, w naszych sercach, do rangi Pana i Zbawiciela. Jezus, powiedz Jego imię. Jezus, Oh,
Yeah.
Ty panujesz, nie umarłeś.
Aleluia!
Bo
Słaby, mocny czuję się.
Twoje światło nas przenika. My przychodzimy do miejsca prawdy i prostoty wiary. W Tobie nie ma żadnego zaćmienia, Jezus. Wzywamy Twoje potężne imię. Boże naszego zbawienia. Który wyprostowałeś nasze drogi. Ty, któremu powierzyliśmy swoje życie. Ty, któremu zaufaliśmy. Ty, który powołałeś do bytu rzeczy, których w ogóle nie było. Ty, który ożywiasz martwe kości. My wzywamy Twojego potężnego imienia. Nad każdym brakiem. Thank you.
wszystko dam. Thank you.
będziesz widzieć zakupki kasy. Thank you.
tym roku pojechać na wycieczkę do Egiptu w lato. Chciałbyś wybrać inne miejsce, ale wybierz ten Egipt. Jedź tam. I mów tam o mnie. Mów w hotelu. Tam, gdzie będziesz. Mów o mnie. Tam będzie człowiek niepozorny. On będzie słyszał, co mówisz. Twój angielski nie jest taki dobry. Ale powiedz tak, jak umiesz. On to zapamięta. To będzie w nim pracowało. Thank you.
zatwardzaj serca jak w dniu butu na pustyni. Krzyż jest w centrum Twojego życia. On został postawiony w centrum ludzkości. Centrum ludzkości. Ludzie nie mają nic poza Chrystusem. Nic. Nie wiedzą, że nic więcej nie mają. Jeżeli nie pojednałeś się jeszcze z Bogiem, chodź do mnie tutaj. Oddaj Mu swoje życie. Dziś. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, nie wiesz, co się stanie po śmierci. Masz wahania. To nie wierzysz. Bo wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. O tym mówi Słowo Boże. Jeżeli nie jesteś pewny, że po śmierci idziesz do nieba, dlatego że Jezus umarł za twoje grzechy, że Bóg ci przebaczył z uwagi na Jezusa, a nie na twoje uczynki, to nie wierzysz. Jeżeli chcesz teraz oddać Mu swoje życie, przyjdź, będę się z Tobą modlił. Pojednaj się z Nim raz na zawsze. Raz na zawsze. Pojednaj się z Nim raz na zawsze. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto dzisiaj jeszcze chce się pojednać z Bogiem? Kto chce zdecydować, jak ten człowiek, o tym, że Jezus zostaje jego Panem? Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Ojcze mój, wiem, że nie będę sądzony ku potępieniu. Wiem, że Jezus wstał z martwych. I ja wstanę z martwych w nowym dziele. Panie Jezu, od dzisiejszego dnia Ty jesteś moim Panem. Amen. Święty, wypełnij go i Twoja obecność go przeniknie. Twoja obecność. Niech uczyni z niego teraz nowego człowieka. Teraz. Nowy człowiek. Nowy człowiek. Nowy człowiek. Człowiek z nieba. Z nieba. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, chodź szybciutko. Chcecie oddać życie Jezusowi, podejście do mnie. Powiedzcie: Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że umarłeś za nasze grzechy, że wstałeś w ciele, że żyjesz. Boże Ojcze, przebaczyłeś mi z uwagi na Jezusa. Jestem czysty, obmyty krwią Jezusa. Panie Jezu, od dzisiaj Ty jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełnij mnie. Niech Twoja obecność ich przenika. Niech czyni z nich nowych ludzi. Nowi ludzie. Nowi ludzie. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że diabeł nie może ich tknąć. Ja otaczam ich krwią Jezusa. Ja wzywam teraz Bożych aniołów, żeby otaczali ich swoimi obozami. W imieniu Jezusa. Jeśli ktoś potrzebuje uzdrowienia, podchodźcie teraz. Osoby, które potrzebują uzdrowienia fizycznego, podchodźcie, bardzo proszę. Każda osoba. Dobrze. Chcecie też uzdrowienia? Chcecie się modlić o uzdrowienie, tak? Dobrze, chodźcie, podchodźcie jeszcze tutaj. Kto jeszcze potrzebuje? Podchodźcie tutaj. Ewangeliści, podchodźcie, podchodźcie. Kładźcie na nich ręce. Uzdrawiajcie ich. Uzdrawiajcie tych ludzi. Rozmawiajcie z każdym z nich i uzdrawiajcie ich. Halleluja. Krzyż stoi w centrum życia. W centrum życia. W centrum życia. Choroba na ziemi jest nielegalnie. Diabeł nie ma prawa ani do ciała, ani do duszy człowieka. Bo w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie dla każdego człowieka. Dostępne przez wiarę, ponieważ jest czas łaski, niezasłużonej przychylności Boga dla człowieka. Można z tego skorzystać. Duch Święty jest na ziemi. To jest niepowtarzalna historia. Ta rzecz się już więcej nie powtórzy.
On tutaj będzie do czasu wielkiego ucisku, a potem stąd odejdzie. Ale Kościół też stąd odejdzie. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj każdy człowiek, który wierzy, może osiągnąć sukces, bo zbawienie jest w Chrystusie Jezusie. Ono zostało dane raz na zawsze dla ducha, duszy i ciała. My w imieniu Jezusa przeklinamy każdą chorobę nad ludźmi, każdą niemoc w ciele. W imieniu Jezusa nakazujemy, aby każda demoniczna siła powodująca problem zdrowotny, powodująca problem finansowy, problem emocjonalny, problem psychiczny odchodziła teraz przez imię Jezus. Diable, przypominamy Ci Twoją porażkę. Przypominamy Ci, że tam, na krzyżu Golgoty, Jezus Chrystus umarł za gatunek ludzki. Diable, przypominamy Tobie, że zostałeś rozbrojony, że nie masz władzy nad człowiekiem. Przypominamy Ci, diable, że w Chrystusie Jezusie jesteś potępiony i staniesz na sąd, a Kościół Boga żywego będzie Cię sądził razem z Bogiem i świętymi aniołami. Módlcie się! Módlcie się tak, jak On będzie odwrócić w każdej chwili. Módlcie się!
ni za Jeremiasza, ni za Eliasza. Inni mówili, że za jednego z innych proroków. A on zapytał was, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo wy mnie uważacie? I Piotr powiedział, Panie, Ty jesteś Mesjasz. A on powiedział, nie ciało i krew Ci to objawiły. Od dzisiaj nie będziesz już małym, słabym, ale będziesz jak skała. Nie będziesz już kamyczkiem, będziesz skałą, bo przyjąłeś objawienie. Nie jesteś słaby. Nigdy nie daj sobie tego wymówić. Nie jesteś mały. Nie jesteś nic nieznaczący. Jesteś skała. Skała, na której rozbije się każdy okręt diabła. Jesteś skała, bo nie ciało i krew Ci objawiły, ale Święty Duch. Święty Duch, poznałeś Mesjasza. Mesjasza. Poznać Mesjasza to stać się skałą. Skałą. Śmiało żyj jak skała. Rozłóż ręce i powiedz, jestem skałą. To nie ja się rozbije, ale to o mnie rozbije się każdy okręt nieprzyjaciela, bo jestem skałą, ponieważ poznałem Mesjasza. Święty Duchu, Duchu, który prowadziłeś pokolenie Judy, wypełniaj swoją obecnością w duszy ludzi, w ich duchu, w imieniu Jezusa. Niech te dusze będą jak skała, jak skała, jak skała. Każdy okręt przeciwnika się o Ciebie rozbije. Każdy okręt przeciwnika. Nie musisz walczyć, bo skała nie walczy. Skała stoi. Do skały należy stać i się nie ruszać. Rozumiesz, Tytanik był potężny, ale na jego drodze stanęła skała. Rozjechała go jak nóż masło. Habasaba da desenema, jesteś jak skała, bo poznałeś Mesjasza. Nie daj się nigdy oszukać, że jest inaczej. Cokolwiek by się nie działo, żeby okręty przeciwnika waliły w Ciebie dzień po dniu, to wiedz o tym, że będą się tylko rozbijać, bo przyporządkowane diabłu zginąć, a przyporządkowane Tobie żyć. Mawa na deserele, a podobo. Ramna, oto tylko na chwilę uczynił Cię mniejszym od aniołów. Mawa kata, wakata, ramahe. Roma raz zapadys. Oto tylko na chwilę. Lemarala, o posłannictwem Twoich aniołów sądzić. Medele barady sena. Hela szybne na podobne. Nigdy nie przestaniesz być skałą. Nigdy. Na różnych odcinkach życia może się pojawiać mech. Diabeł będzie szeptał do ucha. Jesteś zwykłą, małą, usypaną z piasku górką. Jesteś skałą. Od momentu Twojego narodzenia ze Świętego Ducha wypisz sobie ten dzień w swoim sercu
i na ścianie w domu. Wtedy stałem się skałą. Stałem się nieśmiertelny. Właśnie wtedy, nieważne co w ciebie będzie uderzać, to nie ma znaczenia. Ma ta serę, ma, bo jesteś skałą. Elohim malisati ta nata praezki, Elohim na ta nata Jezus. Hashem, tyli wychani na nama, na nama, na nama, na nama, na nama, na nama, na thank you.
Uczcie się tego. Krok po kroku. Planujcie to sobie w wasz rozwój. Ponieważ przyjdzie dzień, że będziecie mogli głosić poselstwa do ludzi, którzy będą znali tylko swój język. Znajdziecie się w miejscach, w których będziecie mogli wygłosić proste poselstwo w języku, w którym ci ludzie, którzy będą słuchać, nie będą znali ani angielskiego, ani żadnego innego języku. Prostych poselstw się nauczycie. Po arabsku, po hebrajsku, bo przyjdzie dzień, że w takich miejscach będziecie głosić Ewangelię. Prostych poselstw o tym, że Jezus Chrystus jest tym Mesjaszem. Że to Jezus Chrystus jest największym prorokiem. Będziecie mówić w miejscu.